Idziemy teraz zanieść sprzęty do samochodu, zapakować. Wtedy do sklepu kupić sobie coś na lunch. I lunch dzisiaj spędzamy na łonie natury. Idziemy na małą wycieczkę, na wspinaczkę do miejscowości Aspremont i na górę Mont Chauve. I stamtąd są piękne widoki na całą Nicę. A że pogoda jest bardzo sprzyjająca, zapowiada się piękny dzień. Zmieniam trasę. O, to jest Google właśnie. Dzisiejsza wycieczka nie jest z daleka. Jedziemy bardzo lokalnie, ale co nie zmienia faktu, że również bardzo ładnie. Vous allez sortir? Super, merci. Dojechaliśmy do miasteczka, ale tu jest taki malutki parking. Okazało się, że nie ma miejsca, ale na szczęście już chcieliśmy stąd wyjeżdżać i dalej iść, jechać, szukać. Ale jakaś rodzinka właśnie szła i okazuje się, że wyjeżdżają i zajmiemy ich miejsce. On a de la chance. Bo miejsce początkowe naszej wycieczki zaczyna się w miejscowości Aspremont. To jest takie malutkie miasteczko. Bardzo ładne, ale po miasteczku nie będziemy dzisiaj chodzić na razie, tylko idziemy od razu na górę w trasę do pięknego parku krajobrazowego i na górę Mont Chauve. Chcieliśmy iść dzisiaj gdzieś na jakiś spacer po Nice i coś ponagrywać, ale dzisiaj niestety prezydent Chin Kim Jong-un jest w Nicei przez 2 dni i całe miasto jest zablokowane. Cała promenada jest nieczynna, wyłączona z ruchu, tylko ruch pieszy może się odbywać, nawet rowerami nie można jeździć. I jeszcze do tego trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości, bo policja w każdej chwili może skontrolować. Normalnie jakieś cyrki, aż bym się po Francuzach tego nie spodziewał, jakby tu jakiś cesarz rzymski przyjechał. Ogólnie parking jest pełny, ale wcześniej nie zauważyliśmy, że tutaj również jest poziomowy parking, więc pod spodem, o. I teraz zaczyna się dopiero prawdziwe wyzwanie przed nami. Stroma, skalista ścieżka prosto na górę Mont Chauve w tej temperaturze. Czy wy to sobie wyobrażacie, że po takiej ścieżce tutaj po kamieniach rowerami jeżdżą? Dla mnie to jest niewyobrażalne. Ja bym skonał tutaj przy próbie pierwszej. Produkcja krótkich spodenek. Oj, musimy na czyste buty, żeby produkować krótkie spodenki. Oj, ale mordęga, ale już wchodzimy na czubek, na polanę. O, gdzie będzie w miarę płasko. Ale ciepło. O, i tu przyjemnie zawiewa. A daleko w tle ośnieżone Alpy. Ciepło. A my spacerujemy dalej pod górę cały czas. Jest już bardziej płasko na szczęście, nie ma takiego stromego podejścia jak tam było. I mamy plan taki, żeby dojść na ładną zieloną polanę i tam sobie zrobić piknik. Doszliśmy już na polankę, bardziej otwarty teren. Tam za mną w tle jest sama góra Mont Chauve, ale tam akurat dzisiaj nie będziemy podchodzić, bo tu jest piękne miejsce, a jako że jest godzina już 13, więc czas w sam raz na piknik, na coś do jedzenia. Zaraz się rozłożymy jak wszyscy inni ludzie dookoła tutaj. Znajdziemy sobie jakąś miejscówkę i będziemy się relaksować. Ojoj, słuchajcie, ale relaks. Pojedliśmy, posiedzieliśmy, pogrzaliśmy się na słońcu. Teraz powoli wracamy z powrotem do Aspremont, z góry Mont Chauve. I będziemy wracać powoli do Nicei. Niestety z takich wycieczek właśnie, gdzie spacerujemy wśród przyrody, ciężko oddać na wideo to, co się doświadcza spacerując samemu tutaj. Dlatego zapraszam Was w odwiedziny. Musicie sami te trasy wszystkie przejść, bo jednak wideo to tak za bardzo, no ile można tych krajobrazów pokazywać, to zawsze będzie trochę nudne. Ale jak będziecie w okolicy sami, to musicie koniecznie tutaj przyjść. Schodzimy i schodzimy, jest bardzo przyjemnie, zawiewa lekki wietrzyk, słońce świeci, więc balans temperaturowy jest idealny, ale mimo że schodzimy szybciej niż podchodziliśmy, to mimo wszystko jak się na tych zgiętych kolanach cały czas, żeby amortyzować, właśnie, schodzi, to też jest męczące. Wydawało nam się, że zejście będzie ciut łatwiejsze niż podejście, ale to wcale nie musi tak być. Już jesteśmy w miasteczku. Doszliśmy pieszo z samej góry. Teraz idziemy poszukać, może będzie jakieś brazerii otwarte, żeby na kawę się zatrzymać. Wyrzucamy śmieci oczywiście ze sobą, wszystkie, które z góry wzięliśmy, ponieważ nie można zostawiać wśród przyrody swoich śmieci. Pamiętajcie o tym. Proszę Państwa, nasze poszukiwania kawiarni lub jakiejś brazerii zakończyły się fiaskiem. Nie udało nam się nic znaleźć. Jak widać w tym miasteczku w niedzielę nic nie funkcjonuje. I bardzo dobrze, bo ludzie relaksują. Po co mają pracować, skoro mogą się relaksować? Dlatego idziemy do samochodu i wracamy do Nicei. Pamiętajcie, żeby dać lajka, jeżeli Wam się nasze lazurowe wycieczki podobają. Zasubskrybować kanał. Pamiętajcie, że mamy kanał na Instagramie Lazurowe Wybrzeże, jak również profil na Facebooku Lazurowe Wybrzeże. Zapraszamy do polajkowania, do obserwowania naszych newsów i wiadomości oraz lazurowyprzewodnik.pl to nasza strona internetowa. Gdybyście szukali informacji na temat naszych wycieczek, wszystko jest tam opisane. Do zobaczenia za tydzień w czwartek o 18:00.